Ale Koziak, a ze mną jest Dominik z Kowyra. Cześć wszystkim, siemanko. Twój debiut w oktagonie, niestety przegrałeś. Jak wrażenie, jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, dałem z siebie wszystko, więc to jest najważniejsze. Udowodniłem wielu osobom, że nie odstawałem tak bardzo od lizaka, bo wszyscy skazywali mnie na srogą porażkę. Ja nie doceniłem jego parteru. Wydaje mi się, że on nie docenił trochę mojej stójki, którą wytrenowałem w 2 miesiące. Fajnie, no generalnie pozytywne nastawienie i uważam, że oktagon to jest miejsce dla mnie. Trenowałeś bardzo dużo w takim razie parteru, nie skupiłeś się na tej stójce, planujesz to zmienić? Nie, trenowałem wszystkiego porówno, wydaje mi się, ale to był krótki obóz przygotowawczy. Wcześniej, wiesz, odkąd przestałem trenować judo, to były 2 lata takiego bujania się bardziej po siłowni i chodzenia po melanżach. Tutaj nie było tak dużo czasu na przygotowanie, lizak już trenuje długi, długi czas MMA. Cieszę się, że podjąłem walkę z nim i uważam, że pokazałem się w dobrym świetle i mam nadzieję, że federacja będzie chciała przedłużyć ze mną kontrakt i zrobić jakieś fajne kolejne walki. A jaki miałeś plan na tą walkę? Podejrzewam, że chciałeś ją na pewno wygrać w pierwszej rundzie. Realizowałem plan tak, jak miało być. Miałem atakować szybkimi kombinacjami, maksymalnie 3 ciosy się oddalać. Wiedzieliśmy, że mam dobre pierdolnięcie w łapie. No jednak nie poszło to po mojej myśli, bo nie spodziewałem się, że złapie mnie za plecy, ale to przez mój błąd. Tak jak powiedziałem na konferencji, jeśli nie popełnię głupiego błędu, to mogę z nim wygrać. Niestety popełniłem ten głupi błąd i mnie odpalił. Gratulacje dla niego, jest naprawdę dobrym zawodnikiem i super człowiekiem. Okej, a widziałeś się może z Natanem, bo był tutaj nawet na ściance. Wszyscy mi to właśnie tu powiedzieliście po kolei, jak z wami gadam. Nie widziałem go, chętnie bym go spotkał, ale... No wiesz, no kurwa, to jest pierdolona atencja. Już po co on tu w ogóle przychodzi, jak on nie jest w tej federacji? Mhm. Bo jak wchodzi w grę wasza walka, to właśnie powstaje konflikt. On jest aktualnie fejmiem, ma teraz tu walkę z hejterem, ty tutaj. Wiesz co, mi się tutaj kończy w ogóle kontrakt. Mhm. Więc ja jestem jakby wolnym strzelcem, ale nie ukrywam, że bardzo mi się podoba w tej federacji, więc jakby chcieli ze mną przedłużyć kontrakt, to chętnie go przedłużę, bo jest naprawdę fajnie. Co do Natana, wiesz, on ma też, słyszałem, długą kolejkę, ale uważam, że nasza walka byłaby klikalna. Też mi się wydaje, że fajnie by było zobaczyć wasze starcie. A oprócz Natana, nie masz jakby federacji, ale jakieś propozycje od ciebie wychodzą? Z kim jeszcze chciałbyś zawalczyć? To jest trudne pytanie. Ja bym przyjął wiele osób do walki. Dzisiaj była rzucona śmieszna propozycja, żebym z Ludwiczkiem się zawalczył, bo on też jest judoką, żeby dwóch judoków ze sobą zestawić. Ale no nie byłoby to głupie, bo on przegrał też teraz ten swój pojedynek, ty też niestety. No taka walka na odbudowanie dla nas obu, ale to też znowu jest coś takiego, że z Ludwiczkiem się polubiłem, ale i tak myślę, że z nim by było śmieszne na konferencjach, bo on jest po prostu śmieszny. Tak, on też fajne performance bo tak przedstawia, także na pewno byłoby to fajny show dla widzów, a w walce też myślę, że no fajnie było się sprawdzić. Ale on się bardzo dobrze dzisiaj pokazał. Tak, właśnie ich walka była mega wyrównana, mi się podobała i no fajnie, że się tak pokazał dobrze. Ludwiczek jest zajebisty. Okej, a co do Tajlandii? Wracasz tam, chcesz trenować, czy jakie masz teraz plany? Planuję w Tajlandii być w styczniu, styczeń, luty, coś takiego, zabrać ze sobą mojego brata, więcej przyjaciół. Myślałem jeszcze nad Brazylią teraz na wrzesień. I tam bym mógł podszkolić swój parter, żeby się nie dać lizakowi drugi raz, jak kiedyś dojdzie do rewanżu. A w poniedziałek lecę na Santorini, także zaczynam. W końcu mam, wiesz, wolny czas, bo te ostatnie 2 miesiące to ja nie wychodziłem z domu, tylko trenowałem. Mhm. A wspominałeś w sumie, że w Tajlandii pomógł ci Piotr Pająk, a widziałeś jego walkę, czy słyszałeś też? No niestety nie widziałem, bo staliśmy wszyscy w tunelu zamknięci przed prezentacją zawodników. Ale też zakończyłaś się knockoutem, więc oboje jakby zaliczyliście niestety porażki na tej gali. Może to jakieś wspólne było, zaplanowaliście? No nie wiem, może w sumie to on miał chyba lepszy kurs, nie? Tak, więc on był Piotrek to jest zajebista morda. Bardzo fajnie pomógł mi w Tajlandii, jak z Edziem przylecieliśmy, powiedział nam, gdzie mamy polecieć, co zrobić, co zwiedzić. Zaprosił nas do siebie na swoje urodziny. Poznaliśmy dzięki niemu wspaniałe osoby, także uważam, że jest wspaniałym człowiekiem, dobrym zawodnikiem, ale rekordzista to jest w ogóle, wiesz, przechuj. Tak, te rekordy, które pobija, ja jestem w szoku za każdym razem. Tu chodzi o mental w tym sporcie bardzo. Rekordzista ma ten mental na pewno, nie? Ma spory. A też różnica wzrostu w sumie była między nimi.
lekka. No zasięg robi swoją różnicę, nie? Dokładnie. A ty jak byłeś w Tajlandii, właśnie trenowałeś też z Piotrkiem? Zdarzało ci się, czy tylko ty tam zwiedzałeś, nie widziałeś nic? Zrobiłem kilka treningów u nich na obozie, pod koniec szczególnie, ale no z Piotrkiem razem nie robiliśmy żadnych tarcz ani nic, ale przyglądałem się ci z boku i wyglądało to imponująco. No to super. No ja się wtedy uczyłem dopiero, nie? Między melanżami gdzieś w tej Tajlandii, Edzio mnie wyciągnął, Dominik, idziemy na trening, siadaj na skuter. Wjeżdżam i tam jakiś taj mnie uczy lewego prostego i drze się na mnie. Mówię, dobra, dobrze, on da, good, kurwa. I tak to było, Tajlandia jest zajebista. No, a jeszcze jak poruszamy temat Edzia, co sądzisz o jego walce na Fame Friday Arena ostatniej? Uważam, że zostawił kawał serca w oktagonie. Core miał tą przewagę fizyczną, też długo kopał wcześniej w jakiejś capoeirze. Dobrze pokazał się w ogóle Koro ze względu na jego game plan, był dobrze przygotowany. Edzio zostawił dużo swojego serca, dobrze się pokazał i uważam, że powinien być zadowolony z tej walki, jak to się potoczyło. Mógł to wygrać, niestety. A to jego głowa nastawienie było ok, bo też były momenty, gdzie mi się wydawało, że trochę federacja w sumie mogła wpłynąć na to, trochę go tak zjechała na tej konferencji. Myślę, że to miało jakiś wpływ. Też mi się nie podobało to, co Bogdzdel przede wszystkim zrobił, bo to Edzio się spóźnił nie ze swojej winy. Tesla mu się rozwaliła, którą dostał. Nie, Tesla się nie rozwaliła, nie, ładowarka nie działała gdzieś na trasie i po prostu nie miał jak dojechać. A Bogdzdel kazał wszystkim w ogóle roastować Edzia nagle, bo się na nich wyjebał. To było totalnie bez sensu, Edzio jest zarąbistym ziomkiem i uważam, że nie powinien zostać tak zhejtowany przez publiczność. Ale co do jego głowy, spotkałem się z nim dzień po walce i był mega jakby pozytywnie nastawiony po tym wszystkim, że chce wrócić do treningów i w ogóle już się z nim złapałem od razu po walce, powiedział mi, że dobra walka, kilka ciepłych słów od niego i uważam, że na nasze następne walki razem się odkujemy, bo trenujemy razem w Mighty Bullsach i nie możemy skończyć na porażkach. To fantastycznie, mam jeszcze do ciebie jedno pytanko. Czy podpiszesz nam się na rękawicy? Pewnie. Tutaj mamy rękawicę i w zamian otrzymasz drobny upominek, proszę bardzo, i marker. O, Nikita jest. Ale powiem ci w ogóle, że Nikita jest mega pozytywną. W sensie ona jest cały czas po prostu aktywna, cały czas robi jakiś content, nie? Nawet jakiś się nie nagrywa, nie? Jest bardzo taka ruchliwa. Tak. O, dziękuję ci bardzo. Mamy ładny podpis Dominika na naszej rękawice i dla ciebie worek w ramach prezentu. Także pod kolor włosów akurat. Super. Także co, dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w dalszych walkach.